Cześć Wam wszystkim. W dzisiejszym nagraniu chciałem trochę opowiedzieć o jednym z najważniejszych moim zdaniem procesów, które się obecnie dokonują w człowieku. Proces, który także otwiera naszą rasę ludzką na wyższą świadomość i polega on na tym, że uczymy się na nowo może sobie to przypominamy też jak komunikować się z samym sobą czyli jak otwierać się na dostęp do wewnętrznej wiedzy, wewnętrznej informacji i mądrości. No jest to też taka wielka zmiana ewolucyjna, związana także z tym nowym, otwierającym się na planecie cyklem ewolucyjnym, który właśnie wyraża ten rozwój świadomości. Jak też często mówiłem, ten cykl opiera się na przejściu z jednego paradygmatu ze Starego Świata w kierunku nowego paradygmatu, nowego świata. I ten stary paradygmat właśnie oparty był na iluzji oddzielenia, a nowy jest już oparty na świadomości jedności. No i właśnie też fajnie można tak zobaczyć, że ten dostęp do wewnętrznej wiedzy, informacji, która gdzieś tam w nas jest, jest zgromadzona, yy, również w tych obu światach się bardzo różni. Po, no bo ponieważ w tym starym świecie, w którym tutaj jeszcze żyjemy i go już powoli opuszczamy, to yy, żyliśmy w takim przekonaniu, że rodząc się tutaj na tym świecie, jesteśmy takimi małymi istotami w wielkim świecie, na wielkiej planecie, w jeszcze większym tam kosmosie. I, I cała wiedza, cała mądrość, całą informację, którą musimy, y, którą chcemy pozyskać, no to musimy ją gdzieś pozyskiwać na zewnątrz nas, czyli tutaj przez wszystkie instytucje, autorytety różne, przez innych, od innych ludzi i tak dalej, że sami jesteśmy takimi jakby czystymi kartkami, czystymi tablicami, które właśnie w trakcie życia muszą wszystkiego się uczyć i do, do, dowiadywać. No a ten nowy paradygmat, oparty już na świadomości jedności, y, no to Całkiem jest już inny, jest po prostu czymś, no nawet tego nie można chyba, chyba porównać, no bo w tym nowym paradygmacie właśnie świadomość jest, jest jakby umiejscowiona na głównym, tym nadrzędnym miejscu i w tym paradygmacie sama rzeczywistość, sam wszechświat postrzegana jest jako taka holograficzna całość, jedność, w której wszystko, co istnieje, jest zminiaturyzowanym odbiciem tego całego hologramu, całego wszechświata. Czyli inaczej mówiąc każda istota, każda forma świadomości istniejąca we wszechświecie ma dostęp do wiedzy o całym wszechświecie, ta wiedza jest jakby uniwersalna i dla wszystkich dostępna. Oprócz tego właśnie w tym paradygmacie nowym to tej nowej świadomości, to sama rzeczywistość jest jakby taką energetyczną, informacyjną, wibracyjną kompozycją, strukturą, do której każdy człowiek ma też właśnie jakby dostęp, i również jeśli chodzi o nas samych, no to każda komórka naszego ciała zawiera sobie, w sobie informacje o całym ciele, a także idąc dalej, właśnie ten, na ten już wyższy, wyższy hologram, na te wyższe fraktale, zawiera informacje o całości wszechświata. No i no to, jak to można sobie wyobrazić, a przede wszystkim gdzieś tam sobie głęboko odczuć, no to taka świadomość jest w, w, w zupełnie czymś nowym, rewolucyjnym. To tak samo jak porównać na przykład funkcjonowanie, używania komputera bez internetu z komputerem, który ten internet posiada, więc to jest taka fajna analogia, która potrafi pokazać fajnie te różnice, wytłumaczyć to tak, uzmysł uzmysłowić sobie. No i tak samo właśnie my tutaj jako istoty duchowe w ludzkim ciele, jako te takie czyste świadomości, które weszły w te ludzkie ciało ten ludzki tutaj kombinezon. Również właśnie nasz portal serca, nasz ośrodek energetyczny serca. Jest takim routerem, który umożliwia nam, jeżeli będziemy wiedzieli, jak to zrobić, właśnie dostęp do tej całej wiedzy dotyczącej rzeczywistości. A także tu jeszcze warto o tym wspomnieć, że w tym nowym paradygmacie również zaczynamy inaczej postrzegać i odczuwać głębsze istoty, które właśnie istnieją w nas samych. No bo załóżmy, że w tym starym paradygmacie Głównie człowiek postrzegał siebie jako taką istotę biologiczną, fizyczną tutaj z tożsamością, z konstruktem ego, yy, która właśnie żyje w tym świecie trzycypiętrowym. Yy, być może tam przypuszczał albo wierzył w to, że ma duszę i tak dalej, no ale też jakoś za bardzo tego połączenia nie odczuwał. Yy, Były one w dużym stopniu zablokowane. No ale już ten nowy paradygmat to się w ten sposób wyraża, że yy, zdajemy sobie sprawę, uświadamiamy, uświadamiamy sobie, że mamy w sobie. Yy, o wiele więcej głębszych aspektów naszej istoty, i to się rozciąga na te poziomy właśnie: czy to duszy, czy też wyższej jaźni, lub nadświadomości, jak tak nazywając to bardziej takim już językiem psychologii, czy idąc jeszcze głębiej przez właśnie ten portal naszego serca, czyli ten taki nasz kosmiczny router, dochodzimy aż do poziomu samego źródła, czyli aż tam możemy tam odnaleźć siebie, połączyć się z tym aspektem nas, właśnie, który jest w tym źródle zakorzeniony, zakotwiczony. No i ten nowy cykl, który się otwiera, ta cała treść nowego cyklu, ten cały rozwój, który przed człowiekiem teraz się otwiera no i w który właśnie człowiek jakby wchodzi, polega na tym, że no właśnie uczymy się nawiązywać to takie połączenie zarówno z głębszymi pokładami naszej własnej istoty, czyli otwierać się na informacje, które mamy zakodowane w, czy to w swoim polu energetycznym, w matryce energetycznej własnego ciała, czy właśnie idąc przez ten portal serca coraz głębiej już łączymy się z tymi poziomami właśnie niefizycznymi, bardziej subtelnymi, czyli tam gdzieś istniejącymi już w tych wyższych wymiarach aspektami, czy to duszy, czy wyższej jaźni, czy, czy, czy samego źródła. No jest to wielka ewolucyjna zmiana na pewno no i to, to nagranie będzie głównie o tym, jak można w sobie takie połączenie wzmocnić, otworzyć się być może na nie, jak można też czerpać z, właśnie z własnego wnętrza różne informacje, różną wiedzę, różną też tam mądrość, czy to dotyczącą właśnie naszej własnej istoty, czy dotyczącą gdzieś tam głębszej natury rzeczywistości, samego życia i tak dalej. Jeszcze myślę, że fajnie wspomnieć, dlaczego warto w ogóle pracować nad tym procesem otwierania się dostępu do wewnętrznej wiedzy. Warto to zrobić przede wszystkim z tego powodu, że. Ponieważ żyjemy obecnie w wyjątkowych czasach, które są burzliwe, i wiele też się tutaj na zewnątrz nas, w tym świecie, w systemie zmienia, tak samo w naszym wnętrzu również rozbijane i oczyszczane jest wszystko to, co jest już stare i nam nie służy: stare wzorce, stare energie, stare sposoby działania, funkcjonowania, myślenia, reagowania itd. I sama ta sytuacja powoduje, że. Obecnie zmagamy się z wieloma wyzwaniami, czy też zmianami dotyczącymi różnych płaszczyzn naszego życia, czy to jeśli chodzi o relacje, czy to o własne zdrowie, czy też o takie aspekty bardziej zawodowe może. I bardzo dużo ludzi teraz ma w sobie wiele pytań, wiele wątpliwości co do tego właśnie, w jakim kierunku iść, jak dalej żyć, jakie zmiany w swoim życiu przeprowadzić i tak dalej. I też jeszcze im bardziej ten czas będzie postępował, to ten nasz świat zewnętrzny coraz bardziej się będzie za załamywał i rozpadał, a samo to będzie powodowało, że będziemy mieć takich coraz jakby mniej tych punktów odniesienia, takich punktów, co, <laughs> punktów zaczepienia w tym świecie i przez to yy, będziemy tych pytań pewnie mieć jeszcze więcej. I no i takim najlepszym sposobem, najlepszą wskazówką jest to, żeby właśnie połączyć się z tą wiedzą, informacją, którą nosimy głęboko w sobie, ponieważ w każdej komórce naszego ciała, w naszym DNA istnieje pełna wiedza dotycząca właśnie naszej istoty, przede wszystkim tego, po co tutaj w ogóle na ten świat przyszliśmy, jest to tak zwana ta wiedza przedurodzeniowa, pamięć duszy to nazwijmy, po co właśnie nasza dusza sobie wybrała takie życie, w takim ciele, w tym czasie, w takich właśnie wyjątkowych tutaj wydarzeniach, które się dzieją, czemu nam to wszystko Czemu to służy, jak to nas może rozwinąć i w którym kierunku też iść. Więc, my w sobie, każdy człowiek ma już tą wiedzę, informację, tą taką najwyższą już mądrość zapisaną właśnie w sobie. No i też te wydarzenia zewnętrzne będą siłą rzeczy, one też mają to na, na, na celu ich rozpad, właśnie tych wszystkich tutaj struktur naszego starego świata. On to ma na celu, aby przekierować tą naszą uwagę. Yy, do wewnątrz, aby tej wiedzy szukać w sobie, bo im bardziej ten świat będzie na zewnątrz niestabilny, tym sami no będziemy już sobie zdawali sprawę z tego, że nie ma już co więcej szukać odpowiedzi w tym świecie, no bo po pierwsze, jak widać, wszystko się tutaj jakby rozpada, więc jest to niestabilne, a po drugie, no będzie już wypływa, ale będzie jeszcze mocniej cały fałsz, kłamstwo, zakłamanie i manipulacja, która w tym świecie rządziła przez wszystkie lata, więc no, to też już człowiekowi uzmysłowi, że to wszystko tu było błędne, więc Czego tu by można było szukać więcej? No i ten taki proces rozpadu, właśnie zewnętrznego naszego świata, jest o tyle piękny, że ma on właśnie na celu, żeby tą naszą uwagę, naszą świadomość przekierować do własnego wnętrza, żebyśmy my sami odkryli siebie, jaki jak taki właśnie ten autorytet wewnętrzny, jako ta wewnętrzna wiedza i mądrość. No, i z tego powodu głównie warto też w tym czasie już uczyć się, pracować nad tym, aby tą świadomość do, do, do środka przekierować i żeby się z pokładami tej własnej wiedzy i informacji połączyć. W jaki więc sposób można się połączyć z tą własną wewnętrzną wiedzą i informacją? Postaram się to tak przybliżyć, opisać w kilku podpunktach. Pierwszym takim punktem jest to, że przede wszystkim. Warto spojrzeć na siebie właśnie w ten już nowy sposób, wynikający z tej nowej świadomości, z nowego paradygmatu, czyli unaocznić sobie, uzmysłowić, że ta wiedza istnieje już w nas, że mamy właśnie do, do niej dostęp, że tak, że tak jak mówiłem, jesteśmy połączeni z całym wszechświatem, że wszystko jest za pomocą właśnie tych wibracji z sobą splątane, no i w, możemy w każdej chwili czerpać do woli z tych pokładów w nas zgromadzonych y, informacji. Więc jest to, taka, jest to taki pierwszy warunek też, no bo świadomość ma taką naturę, że to jak widzimy siebie, to jak w ogóle postrzegamy rzecz, takiej, taką nadajemy jej też jakby wartość i energię, taką, taką ona, ona też się staje. Więc no jeżeli będziemy siebie w dalszym ciągu postrzegać jako taką istotę oddzieloną od wszystkiego bez dostępu do tej wiedzy, no to. Stanie się to naszą prawdą, stanie się to naszym doświadczeniem, ponieważ świadomość jest twórcza, więc automatycznie zablokuje nam ten dostęp. No bo, ponieważ sami go w sobie nie widzimy, nie zdajemy sobie sprawy, że on istnieje, no to w jakiś tam sposób będzie on zablokowany. No a jeżeli zaczniemy siebie tak postrzegać w ten już szerszy sposób, w, ten, w tym nowym paradygmacie świadomości, więc automatycznie te bramy dostępu do, do tej wiedzy istniejącej w nas się w nas otworzą. Więc no jest to taki też kluczowy warunek, że. No jak siebie człowiek postrzega, takim się staje, taką też temu nadaje właśnie jakby też energię, uwagę swoją. I w tym kierunku też on się rozwija. Więc jeżeli będziemy się widzieli, jako ta istota, która ma w sobie możliwość tego, tego takiego jakby dostępu skomunikowania się, no to przez najbliższe tam lata, dni, tygodnie i miesiące, będziemy się rozwijać w tym kierunku, podążać w tą stronę, aby ta wiedza się w nas jakby budziła, aby ta umiejętność sczytywania tych informacji, które w nas istnieją się w nas rozwijała. Więc to też jest taki pierwszy pod, nie, ważny podpunkt kluczowy, więc warto nad tym pracować. I jeszcze on tak się do tego rozszerza, że yy, można go jakby coraz głębiej w sobie odczuwać, czyli yy, jedna sprawa to zdać sobie z tego sprawę, że właśnie mamy ten dostęp i tylko to na poziomie jakby intelektu ro, rozumieć, a druga sprawa, że aby wejść tak w głębie już w tą świadomość, no to też warto, należy Całym sobą to odczuwać, czyli czuć się po prostu połączonym ze wszechświatem, czuć tą jedność z nim, czuć, się, że, czuć, że w nas istnieją głębsze aspekty naszej własnej istoty, czuć, że w nas istnieje ta cała wiedza. I tu też są też ważne przekonania, bo można na przykład o tym wiedzieć, sobie to jakoś wyobrazić, być może po raz pierwszy to tak zobaczyć i zrozumieć, ale w ciągu dnia gdzieś tam podświadomie wątpimy w to, nie do końca wierzymy, nie do końca nam to się wydaje realne. Więc właśnie za, w zależności od tego przekonania, jak mocno jesteśmy o tym przekonani, albo jak mocno w to wątpimy, yy, no to to również wpływa na to, jak te bramy tego dostępu się otwierają. I bardziej po prostu wierzymy, yy, czy nawet nie, nie tyle wierzymy, że już wiemy, że mamy, że tak, taka jest natura wszechświata, czujemy to całym sobą, tym to się mocniej odpiera, otwiera, a jeżeli niby to intelektem rozumiemy, ale gdzieś tam wewnątrz siebie wątpimy, albo tam czekamy na jakieś dowody, że po prostu może tak jest, ale niech to jakoś tam mi się samo pokaże, no to takie zwątpienie powoduje też automatycznie, że ta brama jakby się też zamyka, więc też warto mieć to na, na uwadze. Drugim takim punktem jest, jest właśnie przekierowanie uwagi do własnego wnętrza, czyli z tego świata zewnętrznego, co jest takim naszym tutaj zbiorowym, kolektywnym uwarunkowaniem, że ta nasza uwaga non stop jest zawieszona w tym świecie. I tutaj ten ziemski matrix tam też cały czas podrzuca jakieś różne stymulujące rzeczy, żeby tylko ta uwaga nasza była na, na zewnątrz nas. Przekierować ją właśnie do, do własnego wnętrza, żeby wejść w odczuwanie własnych emocji, być świadomym swoich myśli, obserwować je. To, co też tam często mówiłem w tamtych filmikach, więc takie przeniesienie tej takiej zwrotnicy z, z zewnątrz do wewnątrz jest tym właśnie. Krokiem, czynnikiem, który otwiera, otwiera nas, na, nas na skomunikowanie się z wewnętrzną wiedzą. No bo podobnie jak mówiłem w tym podpunkcie wcześniej, gdy ta świadomość jest twórcza i natura, natura jest taka, że to na czym się skupi, to jest jakby powoływane do istnienia, to, to się rozwija, to się wzmacnia i to rośnie. Więc jeżeli ta nasza świadomość się skupi na naszym wnętrzu, no to siłą rzeczy ten nasz wewnętrzny świat się będzie coraz bardziej uaktywniał, rozświetlał i tak dalej. No a to też spowoduje, że. Ta wiedza, która gdzieś tam głęboko w nas istnieje, czy to w naszych komórkach, w naszym DNA, czy też y, poprzez portal serca, jeszcze tam głębiej w nas, y, jeżeli ta świadomość nasza będzie do wewnątrz przekierowana, no to ta wiedza będzie się po pierwsze rozświetlała, budziła, y, aktywowała, no a w nas samych będzie jakby się rozwijała ta umiejętność, taka możliwość, y, aby tą wiedzę dostrzec, poczuć czytać z niej informacje i tak dalej, więc to taki jest drugi niezbędny krok, moim zdaniem, który należy wykonać, aby się do tej wewnętrznej wiedzy i mądrości przebudzić. Kolejnym takim trzecim krokiem jest wyciszenie szumu mentalno-emocjonalnego, czyli tutaj mam na myśli właśnie kontrola nad przestrzenią własnych myśli oraz emocji, no bo zauważmy, że jeżeli ten nasz strumień myśli jest za bardzo taki rozchulany, no to automatycznie nasza cała świadomość się w nim zanurza, jakby wiąże się z tymi myślami. Tak samo jeśli chodzi o emocje, jeżeli te emocje w nas buchają cały czas na naszym ciele, no to świadomość także jest z nimi związana, a przez to, że jest ona zarówno do tych myśli i do emocji przyklejona, no to już nie może jakby łączyć się komunikować z tymi pokładami informacji wiedzy, które istnieją w nas. Po prostu jest jakby ona całkowicie przez te myśli i emocje chwycona, zabrana. I, no I przez to już siłą rzeczy nie może właśnie się skomunikować, więc to jest ważne. To też taką właśnie sobie można fajną analogią wyobrazić z wiadrem i z piaskiem w wiadrze: że jeżeli wsypiemy do wiadra z czystą wodą piasku, no to i za, i za, zaczniemy nim tak trząść, no to, to jest takim jakby symbolem tego właśnie naszego szumu mentalno-emocjonalnego, że takie te trzą, trząs -trząs trząsące się wiadro jest tym takim natłokiem tych myśli i emocji. A to powoduje, że ten piasek w wiadrze jakby zanieczyszcza tą całą wodę, że ta woda staje się taka brudna i, i przez nią nic nie można widzieć. A jeżeli zaczniemy właśnie banować nad swoim umysłem, czyli wyciszać te myśli, wchodzić w taką tą wewnętrzną ciszę, no to to jest tym takim symbolicznym, jakby zostawieniem tego wiadra z piaskiem gdzieś tam z boku, że z każdą minutą ten piasek będzie opadał na dno, no i ta woda w tym wiatrze się stanie czysta, co spowoduje, że no już będziemy przez nią mogli coś tam dostrzec, tak samo jak będziemy mogli, gdy te myśli i emocje już wyciszymy, będziemy mogli dostrzec tą wewnętrzną wiedzę i się z nią skomunikować. skomunikować. Więc to jest takim też ważnym aspektem, który właśnie umożliwia otworzenie się na te pokłady wewnętrznej wiedzy, a czwartym punktem, już takim ostatnim, jest po prostu wchodzenie w wysokowibracyjne uczucia, czyli łączenie się z portalem serca, otwieraniem się własnego serca, no bo uczucia są formą też energii, formą wibracji, a, a wysokowibracyjne uczucia oparte głównie na bezwarunkowej miłości, wypływających z nich takich energii jak tam radość czy wdzięczność, czy taki spokój wewnętrzny, no to są to wszystko energie wzorce wibracji yy, bliskie tej takiej jakby już przestrzeni źródłowej, samego źródła, no bezwarunkowa miłość to jest już jakby taka ta najwyższa wibracja, no, samo źródło jest miłością, więc jeżeli nauczymy się wchodzić w y, sami w sobie, generować takie wysokowibracyjne stany, wchodzić w to takie uczucie miłości na przykład, czy to tam radości, tak, no takie wewnętrznej lekkości ogólnie, no to ta lekkość w nas spowoduje, że zaczniemy się strajać do, do właśnie samej świadomości źródła, a to właśnie z poziomu źródła wychodzi, wynika, czy to cała wiedza w kosmosie w informacje, czy też cała wiedza, która istnieje w nas, czy też wszystkie inne istoty są yy, połączone właśnie z, ze źródłem, więc no sama ta świadomość źródła, źródła, ta przestrzeń jest taką jakby platformą energetyczną. Która właśnie nam umożliwia komunikowanie się czy korzystanie z tej wiedzy. No i aby w tą właśnie do tej świadomości się dostroić, to działa podobnie jak w przypadku np. z radiem u nas w pokoju: że można być gdzieś tam w pokoju, czy no gdziekolwiek, i w naszą przestrzeń tutaj przenika wiele fal radi radiowych o różnej częstotliwości. No, i aby się połączyć, czytać informacje z jakiejś konkretnej fali, no to trzeba mieć odbiornik radio, no i się do tej fali konkretnie do, do, dostroić, więc jeżeli się już dostroimy, no to wtedy właśnie słyszymy ten, ten konkretny tam kanał radiowy. I tak samo właśnie działa to, z, jeśli chodzi o nasze te wewnętrzne światy, tutaj wewnętrzny świat i świadomość źródła że łącząc się poprzez tą bezwarunkową miłość, czy wdzięczność, czy radość ze źródłem automatycznie dostarczamy się do tych wszystkich energetyczno-informacyjno-wibracyjno-wzorców i no, możemy korzystać z tego do, do woli, więc jest to taka też niezbędna właśnie rzecz, która y, pomaga się skomunikować z własnym wnętrzem, połączyć się z samym sobą, a to też powoduje, że po jakimś czasie już jak zaczniemy tak coraz częściej w te takie stany wysokowibracyjne wchodzić i z łatwością się właśnie w nich jakby rozpoznawać i zakotwiczać, no to siłą rzeczy to spowoduje, że i ten mentalno-emocjonalny szum się będzie wyciszał i też będziemy nawet w ciągu dnia, ten taki potencjał naszego łączenia się z tą wiedzą wewnętrzną na stałe będzie się w nas też jakby rozwijał i już tak osadzał, że nawet w trakcie dnia już nie będąc w takich stanach wysokowibracyjnych, tylko tak po prostu sobie tam normalnie coś, coś robiąc, funkcjonując, no to ten przepływ informacji między nami a tą wewnętrzną wiedzą, to połączenie będzie już po prostu wzmocnione, otworzone Rozbudowane i płynniejsze, więc będziemy mogli w trakcie dnia, tak zazwyczaj, już cokolwiek tam robiąc, łączyć się z tą wiedzą i no to wpłynie bardzo na jakość naszych myśli, na taki jakby dostęp do własnej intuicji, na wzmocnienie, wzmocnienie kanału intuicji, też na kreatywność, na takie też nam się zmieni postrzeganie własnej rzeczywistości dookoła innych ludzi, czy samego życia, samego też siebie, no bo będziemy bardziej zakotwiczeni w tym sercu, w tej świadomości takiej źródłowej. No, i to tak można nazwać, że będziemy patrzeć na wszystko oczyma źródła, więc już tej takiej wyższej świadomości. Jeśli już zaczniemy taką praktykę aktywowania kanału komunikacji z tą wewnętrzną wiedzą, to wtedy warto również wysyłać w głąb siebie takie pytania, informacje czy komunikaty dotyczące tego, czego chcemy w życiu, jakie chcemy odpowiedzi uzyskać. Właśnie, no bo wtedy, ponieważ już wiemy, że wszystko jest w nas, więc wysyłając informację, zawsze otrzymamy też informację zwrotną, zawierającą właśnie odpowiedź, takie jakby rozjaśnienie sytuacji, uświadomienie sobie. Taka odpowiedź, taki komunikat może przychodzić na wiele różnych sposobów. Może to być jakaś myśl, która się pojawi w naszej głowie, może to być takie intuicyjne przeczucie, jakiś przebłysk, czy to może być po prostu w trakcie snu. No, takich sposobów na to, żeby ta odpowiedź przyszła, to są setki. I tak samo jeszcze właśnie warto o tym wspomnieć, że aha, ta odpowiedź to też może przyjść na przykład od razu w trakcie, właśnie jak wejdzie się w takie wysokowibracyjne uczucia, że to po prostu może się pojawić od razu odpowiedź, może przyjść na drugi dzień, może przyjść po tygodniu, no ale zawsze przychodzi. To nie ma tak, że jak coś wyślemy, to nie, to nie przyjdzie, tylko trzeba też po prostu być potem na to wyczulonym, żeby tą odpowiedź y, usłyszeć i właśnie na, na nią jakby też tak czekać, być takim skupionym i czujnym. A jeszcze też warto o tym wspomnieć, że po jakimś dłuższym czasie takiej praktyki, no to nasza świadomość już na tyle się w tej przestrzeni naszej wewnętrznej wiedzy osadza i zakotwicza, na tyle też już się łączymy z tym polem potencjałem własnego serca, że po prostu ulegamy gruntownej, radykalnej przemianie. Stajemy się innymi też jakby ludźmi, nasza świadomość ulega zmianie. I a to powoduje, że patrzymy na wszystko już zupełnie inaczej. Patrzymy na samych siebie, na świat, na naszą przeszłość, na, na nasze tam właśnie życie, co było nasze tam wcześniejsze doświadczenia, czy na, na to, co chcemy robić w życiu, po prostu no, ulegamy takiej przemianie, jakby bardziej już się łączymy z tą świad świadomością naszej wyższej jaźni, z tą świadomością, i patrzymy jej oczyma, na wszystko, i samo to powoduje, że yy, te takie wszystkie odpowiedzi do tych naszych pytań, no widzimy je od razu. To nawet nie, już nie jest tak, że zawsze trzeba będzie wysyłać pytania i czekać na odpowiedzi, tylko już ten nasz, nasz sa, sam stan świadomości zakotwiczony w tej właśnie wewnętrznej wiedzy powoduje, że na cokolwiek my spojrzymy, na cokolwiek zwrócimy uwagę, no to automatycznie już widzimy to wszystko z tego wyższego poziomu, a patrząc na wszystko z tego wyższego poziomu, automatycznie widzimy więcej możliwości, więcej szans, więcej okazji wyższą perspektywę, szerzej cały obraz te, tego, nad, na czym się, się skupiamy. No więc no to już siłą rzeczy będziemy wszystko widzieć, postrzegać inaczej, zauważać też więcej, e, więc to też jest takie właśnie warte wspomnienia. Tym bardziej, że właśnie żyjemy w takich czasach, jak mówiłem na, na początku, że e, takich pytań względem samych siebie możemy mieć coraz więcej, jakieś wątpliwości, czy będziemy musieli dokonać nowych takich ważnych wyborów, jakichś zmian w różnych obszarach własnego życia. Więc naprawdę polecam, aby się komunikować z tą wewnętrzną wiedzą. A już sama perspektywa takiego ewolucyjnego przeskoku to taką można symbolicznie w skrócie opisać i sobie wyobrazić że właśnie ta tutaj nasza zbiorowa świadomość się będzie przekierowywała z świata zewnętrznego na skupienie do własnego wnętrza i to spowoduje, że jako właśnie ludzki kolektyw, tak jakby wskoczymy, zanurkujemy do naszego wewnętrznego świata. Łącząc się wtedy z istniejącymi gdzieś głęboko w naszym DNA informacjami dotyczącymi naszej ewolucji, ten cały plan i zapis ewolucyjny tam istnieje, i wtedy się właśnie z nim połączymy, co, spowoduje, co też spowoduje aktywację tego planu ewolucyjnego, który tam właśnie się odbywa poprzez to, że budzona jest w nas jakby ta wibracja i informacja tych kolejnych helis, tych tam już do, do, do 12 helis DNA i tak dalej. Więc też warto mieć to, na, mieć to na uwadze, jak to jest ważną rzeczą, takie właśnie łączenie się ze wewnętrzną wiedzą w kontekście przyszłości, w kontekście w ogóle ewolucji ludzkości. Więc też warto o tym wspomnieć. A być może dużo osób tak sobie też myśli czy wyobraża, że, no, jak, że to jest takie wszystko niemożliwe, że jak to się można z wewnętrzną wiedzą połączyć, że gdzie my ją tam mamy mieć, gdzie tam w DNA, jakieś tam wymiary niefizyczne i tak dalej. No ale to wszystko jest wynikiem. Tego, w jakim żyjemy w świecie, jak, jaka jest świadomość zbiorowa, no bo na przykład, jak już mówiłem też tam w którymś z filmików, tak sobie wyobraźmy, że przenosimy się na chwilę, teleportujemy na inną planetę, gdzie istnieją, żyją istoty o wyższym poziomie świadomości, bardziej też tak rozwinięte, ewolucyjne, w świecie, w którym już tam od dziecka nacisk jest na to położony przez edukację czy wychowanie, aby tą świadomość tego dziecka zakotwiczać w świecie wewnętrznym, łączyć go z tą wewnętrzną wiedzą, przez to dziecko od razu już ma dostęp do, do, do tych informacji z poziomu duszy, po co tu przybyło, jest mega świadome, co ma w życiu robić, jakie tutaj ma, że tak powiem, rzeczy do odhaczenia w życiu. I właśnie żyjąc w takim świecie, gdzie ten cały nacisk systemowy, edukacyjny jest właśnie na to połączony, żeby tą wewnętrzną wiedzę w sobie przebudzić, gdzie dookoła widzimy że wszystkie istoty z tej wewnętrznej wiedzy korzystają i jakby to właśnie z niej wynika ich taka świadomość zbiorowa, no to chwilę w takim świecie żyjąc też sobie łatwo zdamy sprawę, że w jakim my tutaj żyjemy na, na, na Ziemi świecie, jakim ulegamy ograniczeniom, no ja to tak widzę, że to jest tak, że jakbyśmy sobie po prostu przed komputerem usiedli i mając możliwość korzystania z internetu w ogóle się z nim nie łączyli, tylko przez te wszystkie lata Gdzieś tam non-stop klika, klikali po pulpicie, czy grali w pasjansa albo w sapera, czy gdzieś tam bazgrali sobie w pańcie i tak się nudzili po prostu i tam skakali, czy coś tam zapisali co w Wordzie, albo Excelu. Yy, mając właśnie dostęp do internetu, yy, widać, że jest to po prostu marnowanie jakby też potencjału i takie niewykorzystywanie jakby dla takiej pełnej jakości życia. Yy, albo to, to też tak sobie można fajnie wyobrazić, że takie, jak tutaj żyjemy w świecie. Gdzie ten taki dostęp do wewnętrznej wiedzy, ta sama wiedza, świadomość tego jest uśpiona póki co jeszcze w ludzkości, dopiero to tak się budzi powoli. Więc ta taka świadomość tutaj, jaką my mamy, to że po prostu tą wiedzę całą musimy gdzieś na zewnątrz siebie szukać u tych wszystkich autorytetów, instytucji, a my sami rezygnujemy z tego wewnętrznego, kosmicznego internetu, to tak sobie można wyobrazić, że jakbyśmy postanowili, że zakładamy sobie opaski na oczy, po to, żeby nie widzieć, i następnie tam wynajmujemy kogoś, żeby służył nam jako taki przewodnik opiekun przez życie, żeby nas prowadził po prostu, no bo my uznaliśmy, że nie chcemy dłużej widzieć, nie? no więc jest to taka sama niedorzeczność i nonsens. No i jest to po prostu świadczy to wyłącznie o tym, na jakim poziomie świadomości tutaj jako ludzkość żyjemy, jak bardzo jesteśmy nieświadomi, jak jesteśmy głęboko pogrążeni w jakiejś takiej hipnozie i, i w iluzji jednej wielkiej. No i to myślę, że też warto pod tym kątem na to wszystko patrzeć, żeby zrozumieć, że tak naprawdę my tu jesteśmy bardzo uwarunkowani i to też do tego się przyczynia nasz ziemski system, no bo ten system jest celowo zaprojektowany w taki sposób, aby stworzyć takie warunki, aby ta nasza świadomość żyła w tym takim oddzieleniu i nieświadomości wewnętrznej wiedzy. Że, no bo zauważmy, jak te wszystkie punkty, które ja opisałem, Y, aby tą wewnętrzną moc w sobie aktywować, we, wewnętrzną wiedzę, no to ten system robi wszystko w drugim kierunku. I to tak po kolei idąc, y, punkt pierwszy to był taki, że warto sobie właśnie patrzeć na nasz świat przez pryzmat tej takiej nowej świadomości, że, że wszystko jest połączone, że wszystko jest tą właśnie jakby za pomocą wibracji z sobą się komunikuje, jest hologramem, że wewnątrz nas też, też istnieją te takie jakby matryce energetyczno informacyjne z dostępem do wiedzy, więc y, nasz system robi tutaj wszystko w drugą stronę, czyli nam, wmawia nam tutaj paradygmat naukowy, że żyjemy w tym takim newtonowsko-kartezjańskim paradygmacie, gdzie wszystko jest mechaniczne, oddzielone i materialne, yy, że no właśnie też systemy re religijne nam takie tutaj też sugerują, wmawiają nasze oddzielenie właśnie między nami a Stwórcą, y, że potrzebny właśnie jest do komunikacji z twórcą pośrednik, kapłan, czy to kościół, właśnie instytucja, więc to też takie jakby paradygmat trzeciego wymiaru. Później taki, ten punkt drugi to był, że przekierowanie świadomości z zewnątrz do wewnątrz, więc tutaj nasz świat właśnie robi wszystko, aby tą naszą świadomość utrzymać jednak na zewnątrz, czy to przez różne takie tutaj pokusy systemowe, czy też przez to, że jesteśmy tak mocno pogrążeni w tym takim medialnym świecie, Bombarduje nas się z każdej strony jakimiś informacjami opartymi głównie na lęku. Sam system jest tak zaprojektowany za pomocą takich narzędzi jak ekonomia, gospodarka. Aby życie ludzkie polegało na walce o przetrwanie, żebyśmy non stop po prostu martwili się i myśleli o tym, jak tutaj przetrwać, a samo to już powoduje, że ta nasza uwaga do wewnątrz nie ma kiedy iść, no bo jest zajęta i zestresowana. A jeszcze właśnie, jak mówiąc już o tym czwartym punkcie, czyli wchodzenie w te wysokowibracyjne uczucia oparte na miłości czy na wdzięczności, no to też tutaj cały system jest tak urządzony, aby nas właśnie bombardować lękiem, strachem o przetrwanie, czy wzbudzać takie podziały oparte właśnie rasowe, czy religijne, czy tam wszelkie inne podziały, czyli to też świadczy o tym, żebyśmy w te takie wysokowibracyjne stany nie wchodzili. No i również nam system właśnie tutaj wmawia, że ta cała wiedza to jest tylko z zewnątrz, musi być pozyskiwana, że musimy tam słuchać polityków, słuchać właśnie świata nauki i tak dalej, więc no to to łatwo można sobie wyobrazić, że ten nasz świat jest celowo zaprojektowanym takim pudełkiem, taką platformą, w której właśnie ta świadomość nasza, zbiorowa, kolektywna, jest po prostu hodowana i zarządzana, tak to można nazwać, aby ona nigdy jednak się do tego wnętrza nie, nie przekierowała, nie połączyła z tą wewnętrzną wiedzą, informacją, żeby nie ewolu, ewoluowała, żeby nie wzniosła się wyżej, no bo to jest automatycznie spowoduje, że jak człowiek zacznie się rozwijać, ewoluować, no to stanie się trudny, wręcz. Yy, no po prostu trudny, aby go kontrolować, więc nie, wręcz go nie będzie można kontrolować, no bo będzie miał taką świadomość, tak będzie połączony z wewnętrzną mocą, że będzie niepodatny na kontrolę i na manipulację, będzie wszystko i widział, wszelkie próby kłam, okłamania, manipulacji, czym jest ten świat. I więc ta cała agenda tutaj tak wygląda, no i warto też z tego poziomu na to spojrzeć, że cokolwiek my tutaj właśnie myślimy o tym świecie, no to znaleźliśmy się w takim właśnie pudełku yy, zamkniętym pewnym takim więzieniem dla świadomości, które ma na celu właśnie nas odciąć od tej wewnętrznej wiedzy. I takie doświadczenie z poziomu tej wewnętrznej wiedzy, połączenia z nią jest dla nas tutaj jako rasy ludzkiej jeszcze nieznane, no bo dopiero my się na to otwieramy i budzimy. Więc też sobie nam trudno wyobrazić y, takie piękne, wspaniałe korzyści, jakie by to mogło przynieść. Dopiero jest to wszystko przed nami, więc warto o tym tak też wspomnieć i warto też na to z tej perspektywy patrzeć. No, ale właśnie żyjemy w takim czasie, że teraz jest jakby zmierzch tego starego świata, zmierzch tych starych wszystkich mechanizmów tutaj kontroli, koniec też takich właśnie zewnętrznych autorytetów. Właśnie wchodzimy w taki etap, gdzie te wszystkie zewnętrzne takie autorytety, instytucje, które nam tutaj mówiły, jak trzeba żyć, całą wiedzę przekazywały, też one już powoli ustępują. Jest to taki czas właśnie końca wszystkich autorytetów, przewodników, górów, wszelkiej maści i tak dalej. I w końcu jako ludzkość każdy z nas osobno się zaczyna komunikować z wiedzą, z tą mądrością, z tą boskością, która istnieje w nas, z tym portalem serca. No i to jest takie też warte wspomnienia, żeby o tym pamiętać, że to też wszystko jest, jest takim procesem. I to w tym też nagraniu chyba już będzie wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia w następnym filmiku.